Przyjaciele, posłuchajcie teraz uważnie, co do was powiem. Zatrzymajcie się na 30 sekund i posłuchajcie uważnie każdego słowa, które teraz wypowiem. Osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa. Osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa. Nie spotkałam religii, nie spotkałam księdza, nie spotkałam Marii, nie spotkałam Mahometa, nie spotkałam nikogo poza Jezusem. Osobiście poznałam Jezusa Chrystusa. On przyszedł do mojego życia jako miłość. Kiedyś myślałam, że znam Jezusa. Kiedy okazało się, że Go nie znam, bo pomimo całej religii w moim życiu nie byłam narodzona na nowo, bo nikt mi nie powiedział, że trzeba się narodzić na nowo. Dlatego ja dzisiaj mówię do was, trzeba narodzić się na nowo. Jeżeli chcesz wejść do Królestwa Bożego, musisz narodzić się na nowo. Nie ma innej drogi. Do nieba wejdziesz tylko przez Jezusa. Tylko Jezus jest drogą i bramą. Nie ma innej drogi. Ja, Joanna Kowalska, osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa. Połączyłam się z Nim w moim duchu. Ja jestem jedno z Jezusem. I dzięki temu, jeżeli chcesz, mogę Cię dzisiaj uzdrowić. Mogę Cię dzisiaj uwolnić. Mogę wyrzucić piekło z Twojego życia. Jeżeli chcesz, już dzisiaj niebo jest dla Ciebie dostępne. Bóg, którego ja znam, nie jest jakimś byle jakim Bogiem. Bóg, którego ja znam osobiście, to jest Bóg mocy. Bóg, którego ja znam, to jest Bóg cudów. Bóg, którego ja znam, poszedł na krzyż. I na tym krzyżu umarły wszystkie choroby. Każda choroba na ziemi jest nielegalnie. Nie musisz chorować. Świat ci wmówił, że musisz chorować. Diabeł ci wmówił, że musisz chorować, bo nie ma innej opcji, bo wszyscy chorują, bo choroba jest silniejsza od człowieka. To jest kłamstwo. Jezus umarł na krzyżu za wszystkie choroby. Dzięki Jezusowi wszystkie choroby zostały przybite do krzyża. Ja już nie muszę chorować. Jeżeli chcesz zostać uwolniony od wszelkich chorób w swoim życiu, podejdź, położę na Ciebie swoje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony. Bo Bóg, którego znam, jest Bogiem mocy. Bo Bóg, którego znam, jest Bogiem cudów. Bo Bóg, którego znam, to nie jest byle jaki Bóg, którego można wyśmiać i to pozostaje bez echa. Bóg nie potrzebuje tego, żebyś Ty Go wielbił. Bóg jest zdrowy psychicznie. Ale to Ty potrzebujesz wielbić Boga. To Ty potrzebujesz oddać Mu swoje życie. Dopóki nie oddasz życia Jezusowi, będziesz musiał imprezować. Będziesz musiał pić alkohol. Będziesz musiał ćpać, bo inaczej się nie da na tej ziemi. Chyba że oddasz swoje życie jedynemu Panu tego świata. Chyba że oddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Poczekaj chwileczkę, dobrze? Chyba że oddasz swoje życie Zbawicielowi. A jeżeli szczerze oddasz Mu swoje życie, On przyjdzie do Twojego życia z mocą i już nic was nie rozłączy. Poznasz Jego prawdziwą miłość. Nie będziesz potrzebował, żeby ktoś Ci mówił, że jesteś ważny, bo będziesz wiedział, że jesteś ważny. Nie będziesz potrzebował, żeby ktoś Ci mówił, że jesteś piękna, bo będziesz wiedziała, że jesteś piękna. Ale te rzeczy są dostępne tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Przyjaciele, prawda jest taka, że tylko Jezus jest życiem i tylko w Nim jest to, czego chcecie, szukacie i potrzebujecie. Poza Jezusem jest śmierć. I ja życzę wam dzisiaj, żebyście wybrali życie, żebyście dzisiaj zaczęli żyć na serio, a nie tak, jak wam dyktuje ten świat. Ojcze, ja modlę się, niech oni będą przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ojcze, ja modlę się, ja ściągam demoniczne łuski z oczu tych ludzi. Ja ogłaszam, że oni rodzą się na nowo. Ojcze, ja nie mam zgody, żeby oni szli do piekła. Ja ogłaszam, że oni rodzą się na nowo. W imieniu Jezusa, przez świętą krew Jezusa przelaną za mnie na krzyżu, za mnie i za was, przyjaciele. Wybierzcie Jezusa, bo tylko w Nim jest życie. Amen.